Już przyzwyczailiśmy się, że jest ta część ogrodnicza, że jest część rolna, gdzie można zobaczyć najnowsze maszyny rolnicze, a w tej edycji też troszeczkę z okazji jubileuszu 25-lecia targów postanowiliśmy rozszerzyć tą formułę i wprowadzić ofertę targów agroturystycznych. Krajowa Wystawa Miasto Ogród ma 25-letnią tradycję. Przez 22 lata agrotargi były organizowane w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance. Z okazji jubileuszu właśnie postanowiono rozszerzyć ofertę targów o gospodarstwa agroturystyczne. Wystawa potrwa od 23 do 24 kwietnia. Na przybyłych czeka wiele atrakcji. Oprócz wystawy maszyn rolniczych na Pilskiej Wyspie będzie można także zakupić sadzonki roślin, różne byliny, pnącza czy drzewka i krzewy owocowe. Organizatorzy zadbali także o oprawę artystyczną i kulinaria. Imprezę poprowadzi Witold Czuksanow, znany prezenter i autor książek o tematyce ogrodniczej. W trakcie targów nastąpią utrudnienia w ruchu. Parking przy Inwestparku będzie zarezerwowany dla wystawców. Na czas trwania targów zostanie zamknięta ulica Wodna.